Boży porządek. Joel, rozdział 2, werset 12. Wszakże jeszcze teraz mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swym sercem w poście i płaczu i narzekaniu. Dziękujemy Ci, Boże, że swego Syna tak bardzo wywyższyłeś. Oddałeś Mu panowanie nad całym wszechświatem. W Jego ręce złożyłeś sąd nad światem. Zesłałeś Go na świat, aby wprowadził Boży porządek. Dzięki Ci, Boże, że Jezus porządek Boży zaczął od przekształceń ludzkich serc, od odrodzenia ludzkich serc i umysłów, od hierarchii wartości, Bóg na pierwszym miejscu, od posłuszeństwa prawu Bożemu, dwóm przekazaniom miłości i dekalogu zawartemu w II Mojżeszowej, rozdział 20, werset 1-17. Wybacz nam, Panie, że w chwilach kryzysowych chwytamy się wytworów ludzkich rąk, że zapominamy o Tobie, Boże, o mocy modlitwy. Mądrość ludzka, nauka, dyplomacja często zawodzą. Świat opierając się tylko na człowieku, jego wiedzy, dyplomacji, arsenałach broni, wytworach ludzkiego umysłu, często jest bliski unicestwienia. Czy to poprzez wojny, w tym nuklearnej, eutanazję, aborcje, narkotyki, przemoc, nierówny rozdział chleba, niszczenie ziemi. Boże, jeżeli nie ma odrodzonych serc, na nic się zdadzą wysiłki ludzkie, dyplomacja, nauka. Mamy przykład aktualnej wojny. Brak było, Boże, powszechnej modlitwy o pokój i odrodzenie umysłów rządzących. Proszę Cię, Boże, odnów nasze serca i umysły, wlej w nasze serca miłość do Boga i ludzi. Niech w naszych umysłach Bóg będzie najważniejszy. Ty, Boże, poukładaj wszystkie nasze sprawy w odpowiedniej hierarchii. Prosimy Cię, Boże, o Boży porządek, Boży ład. Ty sam zaprowadź go w naszym życiu, w życiu wszystkich społeczeństw całego świata. Wylej nas na nas Ducha Świętego, niech odrodzi nasze umysły, serca i odnowi oblicze ziemi. Amen. Modlitwa była pisana 23.03.2003 roku. Dziękuję.